Chodź mama! Potem środkowy. A następnie skręcamy. I poruszamy paluszkami. I rysujemy tutaj osiedle, na którym mieszkasz. I co byś chciała, żeby się wydarzyło? Albo żeby coś to było, o czym marzysz, dobrze? I potem jak skończysz rysować, to wylosujesz sobie nagrodę, dobrze? Za rysunek. Tutaj na placyku zabaw była taka falowana zjeżdżenia, co wszystkie dzieci podskakiwały. Najbardziej mi się podobała ta rakieta, jaka była, taka super rakieta była. To jest taka huśtawka, że przypuśćmy było 5 osób i 2 rodziców i huśtało i tak było fajnie. No, super było. Sama piekła, żeby poczęstować wszystkich tutaj na Święcie Alei Artystów. Odkąd pamiętam, z dzieciństwa nawet, pamiętam, że to była aleja spacerowa. Zaczęło się od tego, że w zeszłym roku nie sprzątano liści. Ponieważ mam problemy z chodzeniem, więc dzwonię do MPO, żeby sprzątnęli. Jak najbardziej, nie ma sprawy. Ja tłumaczę między osiedlem handlowym, a osiedlem Centrum D na Alei Spacerowej. Jeden dzień nic, drugi dzień nic, na trzeci dzień dzwonię i pani mi tłumaczy, nie ma takiej Alei Spacerowej. Między handlowym, proszę panią, a Centrum D jest Aleja Artystów. Ja mówię, to musiał być niezły artysta, który tak wymyślił. Potrzebujemy mieć problemy i te problemy nie tylko, że muszą być zdefiniowane, czyli jasno określone, to jeszcze dobrze, żeby były zdefiniowane wspólnie, czyli żeby jakaś grupa uważała, że to jest problem, a nie tylko jedna Gosia. Potrzebna jest, jak zapisałam do tego muralu, pierwsza akcja z sukcesem, czyli jakaś taka pierwsza rzecz, którą zrobimy razem i poczujemy, że wyszło, da się. Tutaj mamy miejsce na tą rabatę, to jest jej szerokość, tutaj mamy jej długość. Ona ma kilka metrów, szafirki, hiacynty, tulipany. A jakiś mamy plan? Jest bardzo konkretny plan. Ideą tego wydarzenia było to, żeby ludzie mieszkający obok siebie poznali się wzajemnie i żeby w razie czego jeden na drugiego mógł liczyć. Gdyby on skutecznie podszedł do tego i by zdrowiał, to by ją wciągnął. I ona też by razem z nim zdrowiała i nie robiła mu, by mu takich numerów, przez które on twierdzi, że mimo innego wyjścia tylko musi śpić. Tutaj żeśmy wspólnie znaleźli ten lokal. Tu było bardzo ciężko, tu 20 ton gruzu poszło, żeby tutaj ten lokal doprowadzić, jak teraz tu istnieje. Tutaj jest grupa wsparcia, Zbyszek prowadzi z Andrzejem grupę wsparcia tutaj. Organizujemy też dla naszych dzieci wspólną Mikołaja. Od nas mają paczki dzieci, rodzin abstynenckich. Ale jego podejścia do niepicia są nieskuteczne i dlatego nie ma co winić jej. Do naszego klubu przychodzą nie tylko sami alkoholicy, ale i osoby współuzależnione. To osoby, które przebywają albo mieszkają, albo są, tak jak ja, żoną alkoholika, która też mam jakieś, mimo że nie piję, ale mam swoje problemy. Jeżeli, jak słyszę, że ktoś mówi, on pije, bo ma taką żonę, to od razu mi się przypomina, wiecie co, krzywy makaron w zupie. Jak jeździmy nawet na takie wycieczki, to Kaziu, nasz abstynent, 10-latek, gra na akordeonie i tańczymy. Fajnie się bawimy to. I to jest demon. Da się radę. Ale to trzeba naprawdę dużo pracy włożyć. Ale trzeba przyjść do nas, zobaczyć tych ludzi, porozmawiać z tymi ludźmi, jak oni doszli do tego. Gdyby Wiola nie zrozumiała,
na czym polega zdrowienie współuzależnionego, to by w życiu Robert nie przestał pić. Ktoś musi zacząć. Ktoś musi zacząć, tak. Tak jak ja zaczęłam. Ja. Tak, ty zaczęłaś. No, dokładnie. Ale, Niedługo przed śmiercią Roberta. Pamiętasz, jak płakałam? Bo mi się wydawało, że się chwycił. Po tych 2 latach nie picia i nagle zapił, nie? A napił się? No. Nie. Okazało się, że nie. Także warto tu przyjść. Jest kawa, poczęstunek, jest ciastka, są herbata, da się napić i się nie płaci za to. Że warto naprawdę przyjść i skorzystać z tego klubu, porozmawiać. Są w nowej chucie wojny dzieciaki. Mówią o nich, że to debe ściaki. Ja jestem Dorian i mieszkam na szkolnym. Nauczę was wszystkich, jak być człowiekiem wolnym. Rozbite szkło i hałas na ulicy. Nie ma tych rzeczy w naszej świetlicy. Jestem Mikola, mój brat jest wyjątkowy. Lubię spacery i długie rozmowy. Nasze życie bardzo fajnie płynie. A to wszystko zawdzięczamy pani Paulinie. Że panie mają wielkie przekonanie, że każdy z nas kiedyś kimś fajnym zostanie. W życiu ciężko jest, że się będzie. Ważne by stać w słońcu, a nie pod wielkim deszczem. Ważne by stać w słońcu, a nie pod wielkim deszczem.